Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trash Talk po dłuższej przerwie. W sumie Mikołaj zawsze mówił, że po dłuższej przerwie, ale witam Ciebie Tak, ponownie. no nie jesteśmy zbyt regularni, ale, no ale postaramy się tutaj przed meczem numer 6 troszeczkę podsumować i zapowiedzieć, co się będzie działo w najbliższych godzinach już właściwie. Żeby zmotywować nas do pracy, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz. Za to wszystko będziemy bardzo wdzięczni. Zanim przejdziemy do finałów Mikołaj, to ustaliliśmy, że pogadamy sobie o dzisiejszej wymianie Christiana Wooda do Dallas Mavericks, a w drugą stronę powędrował 26. pick w drafcie Sterling Brown, Boban Marjanović, Marquis Chris. Kto tam jeszcze poszedł? Ktoś jeszcze poszedł? Sterling Brown, Trey Burke i Trey Burke jeszcze. 26 pick w drafcie tegorocznym, chyba tegorocznym. I zanim ja powiem swoje zdanie, to co sądzisz o tej wymianie? W sensie, coś tam już pisaliśmy, więc mniej więcej swoje opinie znamy. Też No, sensacji wiesz, tutaj nie będzie. wczoraj widziałem jakieś rumorsy na temat, przedwczoraj, przedwczoraj na temat Woodsa, że gdzieś tam będzie handlowany i od razu pomyślałem o Dallas, że byłoby to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż Rudy Gobert. No jest, także dla mnie wygrani Dallas zdecydowanie oddają czterech ludzi, którzy nie zagrali właściwie w playoffach, nie byli w rotacji playoffowej, czterech ludzi, którzy i tak pewnie nie będą przedłużeni, mają na rogu Woodsa po to, żeby sprawdzić, w jaki on sposób fituje z Luką, gościa, który będzie łapał lotki, gościa, który potrafi zagrać też z obwodu, gościa, który wątpliwie broni. Natomiast tak jak sobie się tam pisaliśmy, być może się zmobilizuje, być może się zmobilizuje, być może przez ten rok zakocha się w Luce. No i wtedy będzie Dallas musiało podjąć decyzję, czy będzie przedłużać ten kontrakt, czy po prostu sobie podadzą po tym roku rękę i podziękują. Ja myślę, że nic kompletnie nie tracą. No może oprócz tego piku w drafcie, bo tak jak się tam rozmawialiśmy, też ten draft jest taki dosyć płaski, czyli nawet z tym 26 numerem można coś wybrać. Natomiast dostają bardzo solidnego, dobrego zawodnika ofensywnie, który na pewno pomoże Luce i jakby da opcję w ataku. No, pytanie tylko, czy to będzie wystarczający upgrade, czy to w ogóle będzie upgrade, jak chodzi o grę w obronie teraz. Znaczy, tak jak gdzieś się pisałem już na rosterze, tak naprawdę to też powiedziałeś już ty. Jakby Dallas nie oddają nic, a pozyskują gościa, który będzie łapać loby tak jak Dwight Powell, będzie rzucać trójki, powiedzmy tak jak Maxi Kleber, mniej więcej Kleber, ale mniej więcej na tym poziomie. I mają to w jednym gościu, a jednocześnie na ten moment zatrzymują i Powella, i Klebera. No spodziewam się, że w trakcie off-season przynajmniej jeden z nich na pewno odejdzie z drużyny. Bo tutaj no, te play-offy pokazały, że jest dobrze, ale też pewne ruchy, działania trzeba podjąć, żeby pchnąć Lukę na ten wyższy poziom, żeby dać mu więcej możliwości. Bo już widzieliśmy, jak Jalen Brunson uruchomił drużynę, jak Spencer Dinwiddie momentami był ważnym zawodnikiem, jak Dorian Finney-Smith funkcjonuje. Tak jak tobie pisałem, jedyną gdzieś moją wątpliwością jest postawa Christiana Wooda w defensywie, bo z tym różnie bywało. Też doskonale wiemy, że jeżeli chodzi o jego psychikę, głowę, no to też tam trochę lodu na to trzeba będzie położyć. Jedynym minusem tej wymiany z perspektywy Dallas tak naprawdę jest to, że oddaje Bobana Marjanovicia, czyli najlepszego przyjaciela Luki Doncicia, więc to jeżeli to jest jedyny minus tak naprawdę tej wymiany, no to trzeba zdjąć czapki z głów przed pracownikami Marka Cubana i przyznać, że zrobili dobrą robotę, a z perspektywy Houston to też jest dobry ruch, bo mają Jalena Greena, mają Kevina Portera Juniora, prawdopodobnie zostaną w drafcie z Paolo Banchero, tak przynajmniej wygląda to na ten moment, nic nie wiadomo, ale tak to wygląda, więc i tak piłki może być mało dla tych trzech zawodników, bo każdy z nich żyje na piłce. Jeżeli byśmy zostawili jeszcze Christiana Wooda, byłoby z tym w ogóle ciężko, więc z perspektywy Houston to też jest dobry ruch. Otwierają się drzwi dla Alperena Sengun'a na większe minuty. Spodziewam się, że to może być dobry sezon w jego wykonaniu, przynajmniej taki sezon, w którym dostanie większą rolę i szansę. I Houston powiedzą po prostu przy jego nazwisku sprawdzam, zobaczymy na co go stać. O ile nie ściągną w off-season jakiegoś Daniela Tajsa. O ile nie ściągną w off-season Daniela Tajsa i nie będą grać nim ponad Sengun'em. No, różne rzeczy w NBA się dzieją, nie takie, no, prosto mówiąc, głupoty w tej lidze się zdarzały już. No jedynie co to uważam, że Houston mimo wszystko mogli chyba wyciągnąć więcej, bo tak naprawdę 26. pick
za Christiana Wooda. Dobrze, że wiemy, że to jest utalentowany zawodnik. Jakby uważam, że nie był on do końca potrzebny Houston na tym etapie, ale mimo wszystko mogli wziąć za niego więcej. Patrząc chociażby na to, co Oklahoma wzięła za swój 30 pick od Denver Nuggets. No bo oni dostali fakt, że w 2027 roku, ale dostali jakby z powrotem pierwszą rundę, tak? W momencie, kiedy tej pierwszej rundy będą potrzebowali tak samo jak teraz, no bo strzelam, że 2027 rok to jest już ten okres, gdzie Oklahoma powinna o coś walczyć. Więc dobrze jest mieć ten pick, a teraz i tak trzy piki w pierwszej rundzie nie są im potrzebne, więc jedyne, to jest ogólnie trade win-win, ale Houston mogli zyskać z tego więcej. Myślę, że jeżeli chodzi o zawodników, którzy przeszli do Houston, to nie będziemy tutaj analizować, bo nie ma to najmniejszego sensu. Nie ma sensu, jest słowem zakończenia, myślę, że taki będzie w końcu sprawdzian dla Christiana Wooda. Grania w drużynie, która będzie grała o coś, grania pewnie dużych minut, bo tak jak powiedziałeś, że Wood nie był potrzebny Houston, tak Houston było potrzebne Woodowi, żeby zbudować sobie markę. Tylko to jest ten case takiego utalentowanego zawodnika trafiającego na w miejsce, w którym tak naprawdę ktoś musi zdobywać te punkty, ktoś musi zbierać piłki, no i on to zrobił. Takich zawodników pewnie jest, widzę, wielu, ale nie trafiają na tak żyzny grunt, że tak powiem. On to zrobił, zbudował sobie w jakiś sposób swoją pozycję w lidze i teraz NBA mówi sprawdzam. 27 lat, tak naprawdę wchodzi w swój prime i zobaczymy tak naprawdę, ile jest wart w tej lidze. Myślę, że to też dobra weryfikacja przed, bo to jego contract year, więc dobra weryfikacja przed tym, żeby przypadkiem ktoś nie dał mu za dużo pieniędzy w sytuacji, gdyby się okazało, że jednak nie jest tak dobry, jakby się to wydawało po cyferkach z Houston Rockets. Dokładnie, w sensie jakby też Wood uważam, że nie straci nic na wymianie do Dallas, bo nawet jeżeli on tam pokaże średnio, to w tej lidze znajdą się drużyny, które mu zapłacą i tak dużo więcej niż dostać powinien. No ale wiesz, dużo łatwiej byłoby mu wykręcić jakieś szalone cyfry w Houston i zawołać kosmiczne pieniądze w przyszłym roku i pewnie też by się ktoś na to zgodził. Mhm. No tutaj pojawia się kolejna ciekawa zagwozdka, co będzie, jeżeli Wood się sprawdzi, będzie chciał duże pieniądze. No tak, dokładnie. Bo to też jest jedna z tych kwestii, więc o tej wymianie sobie pogadaliśmy. Przechodzimy do finałów NBA i Mikołaj, no tutaj zacznijmy od Ciebie. Czy dzisiaj w nocy będzie ostatni mecz tych finałów i dlaczego nie? Dlaczego nie? No dlatego nie, że jeszcze liga musi zarobić. A właśnie, Mikołaj, może na początku, masz gdzieś te swoje asety pod ręką, żeby opowiedzieć historię widzom? Czekaj, mam, ale muszę wstać. Już dobra, już. Bo mamy poniekąd, znaczy nie poniekąd, mamy rzecz prosto z hali Boston Celtics. Asety nie są jakieś może bitne, natomiast na pewno mają wartość sentymentalną. Historia jest taka, że tak jak już pewnie tutaj tysiąc razy gdzieś się przewinęło, ja prowadzę treningi, pracuję jako trener z dzieciakami i jedna z moich zawodniczek, jej tato, jest też fanem koszykówki NBA i był akurat w Stanach Zjednoczonych przelotem. A ogląda podcasty? Tak zapytam tylko. Nie wiem, ale wyślę na pewno i chciałbym go w tym momencie właśnie pozdrowić, pana Leszka. I będąc w Stanach, był w Bostonie, był na meczu numer 4 i przywiózł mi kilka gadżetów. Przede wszystkim przywiózł mi tak, koszuleczkę, bardzo proszę, tutaj się pochwalę, prosto z hali, prosto z TD Garden, koszulka taka no, zwykła reklamówka, można powiedzieć, którą po prostu kibice dostają wchodząc na mecz, takie koszulki chyba są przy miejscach po tak, prostu. Tak, tak, ale myślę, że wielu też naszych widzów może kojarzyć tą koszulkę, bo ona chyba była, nie wiem czy nie na meczu numer 3 i na meczu numer 4. I możliwe. Wiele jej zdjęć pojawiło się w internecie, bo jakby jest mimo, że taka, to jest, że jest prosta. Że ten tato siedział koło kibica Golden State Warriors, kibic stwierdził, że on tego i tak nie założy, więc może wziąć, a wiedział, że ja jestem kibicem, fanem, więc przywiózł mi. Wcześniej kiedyś przywiózł mi w ogóle chipsy z Jasonem Tatumem, takie mega ostre, których ledwo mogłem przejeść, ale tym razem koszulka. Do tego jakiś brelok, bardzo przyjemny, i do tego wlepka, czyli takie powiedzmy gadżety kibica. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i liczę na więcej w przyszłości oczywiście. Fajnie, fajnie, że tak o mnie pamiętał i taka pamiątka, pomimo tego, że nie byłem na miejscu. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję, ale mam swoją koszulkę, którą dzisiaj w nocy przywdzieję
do oglądania. Meczu numer 6, który płynnie przechodząc, nie będzie, mam nadzieję, ostatnim meczem. Chociaż te poprzednie, powiedzmy, dwa spotkania wskazywałyby na to, że Golden State przejęło serię, to kurczę, no nie wierzę, że w ogródku Boston to odda, szczerze mówiąc. Nie wierzę w to. Wierzę mocno w jakiś kosmiczny występ Tatuma, bo jeszcze takowego, można powiedzieć, nie było w tych finałach. Fakt, że tam kapitalną pracę wykonuje Golden State i przede wszystkim Andrew Wiggins w obronie na nim, ale liczę na to, że on gdzieś tam jeszcze będzie w stanie pociągnąć ten zespół. Natomiast co? No nie wiem właściwie od czego zacząć. Czy podsumowujemy to, co było do tej pory, te dwa poprzednie mecze, czy mówimy o... Znaczy ogólnie Mikołaj, my w ogóle jeszcze w trakcie tych finałów, nie rozmawiamy się tylko przed finałami, w trakcie finałów jeszcze nie było okazji. Myślę, że po kolei każdego meczu nie ma większego sensu omawiać, tylko gdzieś tutaj największe aspekty, które dla losów tej serii są decydujące, bo tak nawet jak sobie myślałem, co dzisiaj możemy powiedzieć, i teoretycznie można się wymądrzać, mówić o switchach, znaczy to są istotne rzeczy, ale wydaje mi się, że na tym poziomie umiejętności sportowych, na tym poziomie zmęczenia i na tym poziomie rangi już całej rywalizacji, to rolę odgrywają tak znikome aspekty, dyspozycja dnia, że ciężko jest w tym momencie wyrokować, kto wygra ten mecz numer 6, bo to jest rzut monetą, to są dwie świetne drużyny. Każda z nich może ten mecz wygrać, każda z nich może ten mecz przegrać, bo tak wygląda ta seria, tak? Przez pierwsze cztery mecze kontrolę, można powiedzieć, miał Boston, wygrał mecz numer 1, później wygrał mecz numer 3, czwarty, piąty padł upem Warriors i to jest pierwsza sytuacja, kiedy Warriors są na prowadzeniu. I pytanie, jak na to odpowiedzą Boston, bo to będzie bardzo ważne. Teoretycznie gdzieś mówimy, że kto wygra mecz numer 5, wygrywa serię. Ale Boston już pokazali z Milwaukee, że potrafią to przełamać. Boston do tej pory w playoffach najlepiej gra w momencie, gdy jest pod ścianą. 3-2 z Bucks, tak? Przegrywali. Mhm. Tak, przegrywali, albo tam czy tam był, tak, przegrywali, bo przegrali piąty mecz. Tak samo pod ścianą byli z Heat i wtedy grają tak naprawdę najlepiej. Znaczy, tak co mówisz, jakby te trzy pierwsze mecze, ja oglądając je sobie, no, jakby patrzyłem na to i mówię, kurczę, no Boston jest po prostu lepszy, ma kontrolę nad tym tak naprawdę i byłem przekonany, że mecz numer 4 padnie naszym, mojej drużyny łupem. Natomiast tam mieliśmy wystrzał talentu i pokaz strzelecki Stephena i okej, chociaż wyglądał w tych trzech pierwszych meczach na bardzo zmęczonego, w czwartym meczu wystrzelił, no i jakby zabrał wszystkie argumenty. Natomiast martwi to, co się wydarzyło w meczu numer 5, bo tam już Stefan nie trafiał w ogóle właściwie, 0 na 9 za 3, 1 na 12 pull-up jumperów. A Warriors i tak byli w stanie to wziąć, pomimo tej słabszej dyspozycji zawodnika. Pewnie może gdzieś szerzej sobie opowiem o tych dwóch ostatnich meczach, bo jakby one są najbardziej w pamięci zawsze kibica i pewnie warto coś tam powiedzieć, co dziś wypatrzyliśmy. Nie, bo rozmawialiśmy w tej serii, więc warto pochwalić, ja myślę, że zacznę od Golden State, no bo oni są w tej chwili jakby na topie, na górze i pierwsza pochwała to Andrew Wiggins na pewno, bo no, koszykówka życia, to co już rozmawialiśmy tam przed serią, w przypadku poprzedniej serii, koszykówka życia i to po obu stronach parkietu. I też Mikołaj, patrz, że w tym momencie Andrew Wiggins jako All-Star w tym sezonie, ja wiem, że All-Star jest w połowie sezonu, ale jakby mając w pamięci jego występy w playoffach, w finałach, to ten All-Star już myślę, że nie będzie powodował nawet uśmiechu na twarzach kibiców NBA, bo teraz zasłużył, po prostu zasłużył swoją pracą, swoją grą, bo wygląda, nie chcę powiedzieć, że jak jedynka draftu, bo pewnie nadal bym przesadził, ale wygląda jak koszykarz pełną gębą i ktoś taki, kogo Warriors potrzebowali i kto poczuł tą kulturę i się wpisał w tą drużynę. Dokładnie tak, zgadzam się w pełni. No i oczywiście Stefan, no, pomimo tego piątego meczu, to jest nadal 30 ponad punktów na mecz, to jest nadal ponad 50% z gry, to jest nadal prawie 42% za 3. To są jakieś chore liczby. Przy tak dobrze broniącym zespole jak Celtics i o Celtach za chwilę, ale tutaj a propos Golden State, taką sobie dzisiaj ja statystykami trochę powiedzmy posypię, bo znalazłem sobie tak, gdzieś tam wpadł artykuł odnośnie grania Warriors, też nawet test oka to trochę pokazuje, no bo jakby
mówimy o Warriors jako o tym zespole, który gra mniej pick and rolla, a więcej ball movement, więcej zasłon od piłki. Nadal to jest, ale jednak tutaj w tej serii ten ciężar gry został przeniesiony w dużym stopniu na piłkę. I to właśnie Stefan jest tym głównym kreatorem gdzieś tam jako kozujący w pick and rollu. Moment, muszę to znaleźć, bo sobie tutaj miałem gdzieś zaznaczone i mi już uciekło. Okej. I taka statystyka. W sezonie regularnym w tym roku Stefan grał 34,5 akcji pick and rollowej jako kozujący na 100 posiadań. W tej serii jest to 15 więcej, o 16 właściwie więcej, 50,5 takich prób na piłce. I tak jakby trochę powrót do takiej koszykówki pick and rollowej właśnie w wykonaniu Golden State. I pokazuje to, że w ogóle Steph ma pełną jakby gamę rozwiązań na piku, bo tak naprawdę Boston bronią na, tak jak się spodziewaliśmy przed serią, na no, tysiące różnych sposobów, bo jest i switch, jest i jakieś zaskoczenie. Ten hedge, tak, jest... W tym meczu numer 6 to w ogóle kryli Karego tak naprawdę na połowie parkietu twarzą w twarz. Tak, i jakby no... W meczu numer 5. W meczu numer 4 jakoś tak płasko wyszli na niego, no to ich zastrzelił. Więc no radzi sobie, tak czy inaczej, z tymi różnymi obronami. Jest w stanie i kreować sobie miejsce do rzutu, i dać drive, i dać odrzutkę, i rozrzucić piłkę na szczycie zasłony. Jakby no pełna gama zagrań, pomimo że gdzieś tam z tego aż tak bardzo często nie korzystał do tej pory w sezonie regularnym i pewnie w poprzednich sezonach. No kapitalny zawodnik, tak jak wiele razy mówiliśmy, gość, który zmienił grę i no tutaj czapki z głów, no jeżeli Warriors wezmą tą serię, czy tam 4-2, czy 4-3, no to nie będzie żadnych wątpliwości, jak chodzi o wybór MVP. Finałów, no i miło się to ogląda, pomimo tego, że jakby serduszko zielone, no to jednak fajnie się ogląda tak grającego Kerego, tak grających Warriors. No, to chyba tyle o Warriors tak naprawdę. Znaczy, jeżeli o Warriors, no to myślę, że można, znaczy trzeba chwalić Kerego, trzeba też chwalić Andrew Wigginsa. Myślę, że na słowa uznania zasługuje Jordan Poole, bo ta jego trójka na koniec trzeciej kwarty w meczu numer 5 może się wydawać, okej. Okay. Super, trafił, w meczu numer 4 też trafił, ale Słucham? Kluczowa trójka. Tak, ale to właśnie trzecia kwarta była Bostonu i na koniec dostaje takiego liścia w twarz po prostu i gdzieś to mogło, teoretycznie patrząc na to z boku, to nie ma żadnego znaczenia, ale gdy jesteś na parkiecie, to taka trójka naprawdę może się odczuć, ciężar tej trójki. Ma ogromne znaczenie, ma ciężar takiego rzutu i to, że on jest równo z dzwonkiem, idziesz na ławkę, tak jak mówisz, dostajesz gonga, po dobrej kwarcie, gdzie wracasz tam z minus 12 chyba. Tak, minus 12 czy nawet 14 być może. 8 trójek kolejnych wpada Bostonowi, wydawałoby się, że teraz jest kwestia tylko przybicia już gwoździa i wzięcia tego spotkania, bo tak to wyglądało z mojej perspektywy. I ta trójka jest takim gongiem, tak jak mówisz, otrzeźwiającym trochę, że halo, tutaj się jeszcze ta gra nie skończyła i my dalej jesteśmy w grze, ale jak już jesteśmy przy tej trzeciej kwarcie, to słowo, które chciałem powiedzieć, no to tam mieliśmy pełen przekrój Markusa Smarta, którego kochasz i którego nienawidzisz jednocześnie, bo on jakby uczestniczył w tym ranie, gdzie odrabiali Boston Celtics straty, też tam dołożył chyba jakąś trójkę, dołożył drive, mądrze grał, a potem tak jakby go odcięło na 2 minuty przed końcem kwarty i to tak naprawdę od jego głupot zaczęła się ta kwarta i ten mecz wymykać z rąk Celtics. Bo tak jak ja już mówiłem, że no Smart jest teraz Defensive Player of the Year i jakby no nie można mu zabierać tego i tego, że jest świetnym obrońcą, ale on jest nadal takim, powiedziałbym, efekciarskim obrońcą bardzo, bo potrafi gdzieś tam się rzucić na parkiet, rzucić w trybuny, wymusić ofensa, dodać trochę od siebie, dać jakiś spektakularny przechwyt. I oczywiście chcieliśmy go bronią jako dobrego obrońca, ale on w tym wszystkim bardzo często lubi też przekombinować i tutaj nie wysyłałem ci tego, bo gdzieś tam nie chciało mi się tego wszystkiego wycinać i tak dalej, ale była wybicie z autu. Z Jordanem Poolem ta akcja, czy nie? Nie, tam chyba Stefan sypnął tą trójkę. To nie, bo mi chodzi, to jeszcze tylko też a propos Jordana Poola, bo jak już go chwaliliśmy, to ten jego flop, to był,
To był chyba tak, początek czwartego. To jest sekwencja zagrań właśnie Markuza, do tego dojdę, bo zaczyna okay, się od okay, okay. autu, jest zasłona, zwykła zasłona od piłki przy wybiciu z autu, z Kerry wychodzi do piłki, Smart w ogóle ustawia się jakoś frontem do niego, w sensie tyłem do akcji, dostaje blok w plecy, na którym w ogóle nie walczy, nie ma tam żadnej komunikacji, bo nie wiem, czy tam miał być przekaz, czy tam miała być walka na szczycie zasłony, już nie wiem, do tego nie dojdziemy. Tatum nie pomaga, Stefan wychodzi, trafia ważną trójkę, która gdzieś tam daje oddech Warriors. Chwilę później jest bardzo słaby powrót do obrony Markusa i dostaje taką piłkę kozą od takiego backdoora, gdzie no, nie powinno to w ogóle przejść tak naprawdę. Nawet nogą mógł tą piłkę zatrzymać, a on jakby zgubił ją chwilę, na chwilę z oczu. Potem jest ta sytuacja, tak jak mówisz, z tym flopem i flop, nie flop, jest ruch ręką, wyprostowaną ręką w stronę twarzy zawodnika, jakby w pełni, ja uważam, że to jest w pełni usprawiedliwiony gwizdek sędziego na faul w ataku, bo tam chwilę wcześniej już jest taka walka, taka nie tak, tak, bo tam pól był tą stroną bardziej, powiedzmy, agresywną, ale no, ale ostatecznie pól jest młodszy, tak, mniej doświadczony, więc Smart powinien wygrać, jeżeli chodzi o pojedynek ten mentalny, tak to nazwijmy. Jeszcze, jak kto, ale Smart nie może mieć żadnych pretensji, jak chodzi o flopowanie i pokazywanie dodatkowo, bo oczywiście pokazał Jordan dodatkowo, jakby, że tam coś się dzieje, natomiast no, jest faul wizjenty i jeszcze to wszystko jest zwieńczone jakimś faulem technicznym Markusa Smarta, albo na koniec czwartej kwarty, albo chwilę po Ogólnie trzeciej, albo po chwilę po tym, jak wszedł w czwartej kwarcie, bo on zaczął czwartą kwartę na ławce, ale bardzo krótko nie siedział, chyba tylko, żeby ostudził głowę. I tak naprawdę od tej sekwencji zaczynają się problemy Bostonu, to, że Warriors wracają do gry. I tak jak mówię, no czasami Smarta większość czasu się kocha, ale czasami się go nienawidzi właśnie, gdy zaczyna celić za trzy, gdy zaczyna robić takie głupoty, bo on czasami chce być trzy kroki przed obrońcą, przed atakującym, będąc w obronie, a przez to dostaje jakieś takie proste oczka właśnie przez to jego kombinowanie. Więc no i na koniec, tak jak mówisz, tej trzeciej kwarty, trójka, pula, no ja uważam, że bardzo ważne, bo to pod kątem psychologicznym tak, bardzo... Tak, bo z jednej strony zabierasz ten momentum Bostonowi, a z drugiej strony dajesz ten momentum swojej drużynie, że patrzcie, panie, chłopaki, że... damy radę, jeszcze tutaj to nie jest koniec, walczymy dalej. Jeszcze dodatkowo na swoim parkiecie, więc na jakby... Tak, przy swoich kibicach. Wyrusza więc... tego całą halę kibiców, całkowicie inaczej się zaczyna kwartę po takim rzucie. No i też no, mecz numer... Obraz tego W piątym meczu też niepokojące z perspektywy twojej, kibica Bostonu, może być to, że Draymond Green, fakt, to nie był jeszcze najlepszy Draymond Green, ale znalazł jakąkolwiek opcję na uruchomienie swojej osoby, bo gdzieś te fake handoffy, tam chyba raz na pewno mu się udało handoff i miał pusty kosz, skończył dunkiem, no ale piąty mecz to na pewno był najlepszy mecz Draymonda Greena w tej serii. Znowu fallout, już trzeci w pięciu spotkaniach, więc widziałem statystykę w trakcie meczu. Pierwszy od 2000 roku, czy tam drugi w XXI wieku. No ale to akurat no, takie statystyki też w trakcie spotkań gdzieś można zobaczyć. No ale Draymond gra bardzo słabe finały jak na Draymonda. Fatalne bym powiedział nawet. Bardzo słabym koszykarzem w tych finałach naprawdę i... To też mnie zastanawia, że jakby nie próbuje tego Boston w jakiś sposób wykorzystać bardziej, że on po prostu nie chce rzucać, nie patrzy właściwie na obręcz za linią rzutów za trzy, dziela nawet za linią rzutów za trzy, piąty, szósty metr, to już jest za daleko. Właściwie zostają mu floatery jakieś i wykończenie spod samego kosza, więc dziwi mnie to, że gdzieś tam Boston tego nie stara się wykorzystać. Dziwi mnie generalnie troszeczkę rotacja Celtics i to granie Horfordem i Williamsem jednocześnie. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony nie rozumiem, bo rozumiem to, że szukamy przewag fizycznych w ataku, ale nie rozumiem tego, że szukając ich wcale ich nie szukamy, bo nie jest wykorzystywany ani Williams, żeby gdzieś tam kończyć przy obręczy. Tak, bardzo... właśnie to do Ciebie pisałem, że jakby lobby Williamsa w finałach można policzyć chyba na palcach jednej ręki. Loby, no jakby tam powinna być totalna dominacja, a nie jest. Przez to, że jest tam Williams, to jakby Horford ma dużo mniej grania bliżej obręczy, no bo automatycznie musi tą grę rozciągać. A no nie wychodzi to jakoś wybitnie, oprócz chyba meczu numer jeden, tak? Gdzie tam oszalał Al. No, więc jakby nie rozumiem tego planu kompletnie. Uśpiony został Grant Williams, który miał świetną serię finałów konferencji. I
brakuje mi jego osoby, bo przez to, że gdzieś tam jest Robert i Al grają równocześnie na boisku, do ile w ataku, dobra, no szukajmy tych przewag, chociaż ich nie szukamy, no to w obronie niestety oprócz tego, że gdzieś tam Williams jest w stanie łatać dziury i dotuje chyba tam trzy bloki na mecz i kontestuje te rzuty, no to jeżeli broni z obwodu gracza on lub Al Horford, no to bardzo często są dość łatwo mijani, bo o ile Williams kryje powiedzmy Greena czy Looneya, no to jest wszystko w porządku, no bo może sobie od nich odejść, o tyle Horford broniący Wigginsa czy Otto Portera czy kogokolwiek z obwodowych zawodników Warriors, no to już jest duży kłopot i tutaj widać tą różnicę jednak, szczególnie gdzieś tam przy atakach na dobiegającego Horforda, że z tego są przewagi. Nie do końca tutaj rozumiem to, co się dzieje, jak chodzi o tą rotację minut i kto gra w jakich ustawieniach. I ta trzecia kwarta, gdzie w meczu numer 5, gdzie Boston przeważali i jakby przejmowali to spotkanie, no to była grana w dużym stopniu z Grantem Williamsem na boisku i z jednym podkoszowym do wyboru, w zależności w którym momencie jest lepszy, czy Robert, czy Al Horford. Więc no tutaj są jakby takie rzeczy jeszcze, które można poprawić. I zastanawiam się, czy podejmie takie ryzyko i Udoka, czy będzie liczył, że to, co gdzieś tam działało w meczach 1, 2, 3 powiedzmy, zadziała w meczu numer 6, czy będą jakieś próby kombinowania, bo Warriors kombinują. No tak, od topory też w pierwszej piątce, no to przed finałami chyba nikt by się nie spodziewał, że on jeszcze może w swojej karierze zagrać w finałach NBA w pierwszej piątce. Dokładnie, dokładnie. Oni kombinują, więc Nemanja Bjelica gdzieś został, tak, Nemanja chyba, ale Mikołaj, tutaj wracamy do punktu wyjścia, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed playoffami, a o którym w trakcie playoffów za dużo nie mówiliśmy, bo fajnie wyglądał Derrick White. I jeżeli chodzi o zmienników, on wygląda najlepiej. Fajnie wyglądał Grant Williams. Dobrze wyglądał momentami Peyton Pritchard. A dochodzimy do jakby tego najważniejszego momentu w sezonie. No i ze zmienników możemy wyróżnić tylko Derricka White'a, który no, w niektórych spotkaniach daje naprawdę fajny impact. Ale mecz numer 5 to są chyba 3 punkty z ławki zawodników Bostonu, jak się nie mylę. Tak, no tutaj to, co jeszcze mówiliśmy, ta okrojona rotacja, no tutaj nie pomaga, no bo ta rotacja tych pewniaków, nawet z ławki, po prostu to co dawali w poprzednich seriach, tak jak mówisz, tutaj nie dają i robi się kłopot, bo to jednak Warriors mają tą głębię większą i w różnych konfiguracjach, w różnych meczach różni zawodnicy wypalają, no i pytanie, z czego to wynika, czy trochę za dużo jakby nie zostało rzucone na barki tych liderów Celtics, a ci zadaniowcy no nie dostali takich zadań ofensywnych, jakie powinni byli dostać i jakie dostawali w poprzednich seriach i to działało. No bo na razie to nie są jakieś, to nie są dobre finały na poziomie superstara ani Jasona Tatuma, ani Jaylena Browna, bo jednak no te, szczególnie te procenty wyglądają słabo. Tak, no i tu też o tym rozmawialiśmy gdzieś tam prywatnie, że Warriors na ten moment, jeżeli ewentualnie wygrają, to wiadomo, jakby zasłużenie MVP finałów będzie Stephen Curry, ale gdzieś tam na tym drugim miejscu możemy też wyróżnić Andrew Wigginsa. A jeżeli przechodzimy na stronę Bostonu i zastanawiamy się, kto przy ich ewentualnym zwycięstwie byłby MVP finałów, wiadomo, Boston potrzeba jeszcze 2 spotkań do wygrania, więc tu ktoś może się taki wyłonić w tym najważniejszym momencie, ale na ten moment to wygląda tak, że patrzymy na nich w perspektywie, który był bardziej regularny, który zaliczył mniejszą liczbę tych gorszych spotkań, a nie patrzymy na to, który był lepszym zawodnikiem w ilu spotkaniach. Jakby to jest zupełnie w drugą stronę niż w Warriors na ten moment. Bo Jason Tatum, no ja cały czas czekam na 50 punktów Jasona Tatuma w playoffach i może rzeczywiście gdzieś w końcu ten Mamba Mentality odpali mu się na parkiecie, a nie tylko poprzez opaskę na ręku, czy poprzez nowy tatuaż chyba na udzie, tak? 24 pojawiło się na udzie Jasona Tatuma. Więc być może w tym najważniejszym momencie Tatum pokaże tą pełnię swojego potencjału, bo Boston tego potrzebuje. Bo na ten moment osobiście, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nie wiem, no chyba Jaylena Browna bym postawił wyżej, jeżeli chodzi. Chociaż to też jest takie wybieranie. Wiesz co, Jaylen Brown ma momenty, nie? Tak, takie, które jesteś w stanie bardziej zapamiętać niż Jason tak, Tatum. Ale tak patrząc ogólnie, no to chyba jednak Tatum jest tym lepszym zawodnikiem. Poza tym wokół Tatuma unosi się ta aura takiego superstara, więc nawet jeżeli
do końca by to nie było pewne i zasłużone, to pewnie on by dostał MVP. No ale zobaczymy, tak jak mówisz, może się jeszcze tutaj dużo w tych jednym tudzież dwóch meczach wydarzyć. Na to szczerze mówiąc liczę, że to Game 7 sobie zobaczymy. W ogóle fajne porównanie ostatnio widziałem Browna do zgadnij do jakiego zawodnika, nie wiem, ty będziesz go jeszcze pamiętał prawdopodobnie, takiego zawodnika tam z lat 2000. To znaczy bardzo mocno zniszczonego przez kontuzję, ale swego czasu naprawdę kozaka. Jednego z moich ulubionych w ogóle graczy jako dziecko. Szczerze, wiesz co, nie chcę gdzieś tam strzelać kompletnie, bo tak w NBA siedzę bardziej 2017 roku mniej więcej. To jak pamiętasz takiego gracza jak Tracy McGrady, pewnie pamiętasz. Pamiętam, ale nie z gry, tylko już bardziej z jakichś historii, okay, opowiadań, wspomnień. Okay. No to jakby, właśnie team, tak, porównanie do Timaka i rzeczywiście ono jest takie, powiedziałbym, no na miejscu, bo raz, że ten atletyzm, taki sposób poruszania się, nawet ten motion rzutu jest taki podobny, a taką mają cechę wspólną właśnie, że Timak potrafił nagle w kwartę rzucić 20 parę oczek, czy w te tam 30 słynne, te 35 sekund, 13 oczek ze Spurs i wygrać mecz. To na pewno widziałeś gdzieś na highlightach. Tak, to widziałem. I Brown też ma coś takiego, że on może być bardzo cichy przez trzy kwarty i nagle w jednej kwarcie odpalić się na 25 punktów i być totalnie nie do zatrzymania. I to niezależnie, czy to będzie pierwsza, druga, trzecia czy czwarta kwarta. Mhm. I rzeczywiście to takie porównanie dość celne, bym powiedział, do zawodnika z przyszłości. No i co? No, tak jak mówisz, no ja kurczę, no jestem dziwną pewność czuję, że to dziś będzie jakiś taki szalony mecz Tatiuma i ogródek oszaleje i będzie Game 7, no a tam... To już jest ten moment, że to musi być ten mecz, bo masz nóż na przy gardle. No i tak naprawdę jutro możemy się obudzić z nowymi mistrzami NBA albo z perspektywą meczu numer 7. I z twojego punktu widzenia tylko jedno rozwiązanie jest dobre, ale z punktu widzenia neutralnego kibica tak naprawdę dobry mecz szósty czy mecz numer 7, no nie ma to wielkiej różnicy. Chociaż no, mecz numer 7 w finałach NBA, no to nie ukrywajmy, to jest zawsze ten moment, na który każdy czeka. Dokładnie, zawsze budzi większe emocje, ale ja tak gdzieś tam z Tomkiem, naszym kolegą, który jednak to nie dotarł do nas w trakcie playoffów, pisaliśmy sobie się w komentarzach na fejsie, że ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z układu tych finałów i jakbym miał wybierać drugą ulubioną drużynę, widzę, to pewnie bym powiedział, że to są Warriors, więc... Tak, jestem bardzo ciekaw, jak wyglądają ratingi te telewizyjne w Stanach o oglądalności tych finałów, bo z jednej strony mamy młodą drużynę, z drugiej strony mamy doświadczoną ekipę, no najlepszą w ostatnich, pewnie jedną z najlepszych historii już tam w ostatnich latach, jedną z najlepszych historii, więc myślę, że dla samej popularności NBA to jest bardzo dobry matchup, a dla popularności w Polsce też się, dla popularności koszykówki w Polsce też się dzieje bardzo dużo. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o dzisiejszym meczu Gortat Team kontra Wojsko Polskie na Atlas Arenie, ale o tym, co będzie się działo już w przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu draft NBA, Jeremy Sochan został zaproszony do Green Roomu. Był na workoutach w Nowym Orleanie, w Oklahomie, w Sacramento. Gdzieś tam jeszcze chyba miał być na workoutach. W San Antonio był, bo tam był... Tak, my też dla Was coś szykujemy, nie wiemy kiedy się pojawi, ale możecie tam czegoś oczekiwać. Pojawi się pewnie też, i to jest dobry moment, pojawi się też pewnie materiał z Maćkiem Woodenem z Twittera, z którym już rozmawialiśmy w tym roku przed March Madness w zeszłym roku. I w tym momencie, uwaga, wrzucimy Wam też tutaj do opisu filmu repetytorium, kompendium wiedzy o drafcie, nazywacie to jak chcecie, ale Maciek napisał 90 tysięcy słów o tegorocznej klasie draftu. Załączone są też tam materiały wideo z analizą danych zawodników, więc myślę, że jeżeli jeszcze się nie zainteresowaliście tym draftem, to jest to jeszcze odpowiedni moment. A jak, Mikołaj, u Ciebie wygląda sytuacja z zainteresowaniem draftem? Ilu zawodników znasz? Ile nazwisk znasz? Ile przeczytałem w tym repetytorium Maćka. Szczerze mówiąc, nie przebrnąłem jeszcze przez całość, ale polecam już po tym, co przeczytałem sobie teraz, to polecam bardzo, bo oprócz takiej rzeczywiście analizy zawodników jest trochę takiej analizy obecnej ligi i kilka naprawdę mądrych zdań na temat tego, jak zespoły są budowane, jak zawodnicy są cenieni,
i tak naprawdę w jaki sposób powinniśmy trochę patrzeć na to, jak zespoły się tworzą, jak wybierają zawodników, po co ich wybierają, jakie kontrakty podpisują, jakie wymiany zachodzą. Naprawdę mądre, mądre rzeczy. I nawet dzisiaj sobie pisaliśmy o tym, że taki na temat centrów przy tym wymianie Christiana Wooda, że po co tak naprawdę drużynie center za 40 milionów, skoro można go wymienić praktycznie nie tracąc na jakości albo tracąc niewiele na centra za 5 milionów albo za 10. I to jest naprawdę mądre stwierdzenie, ale to trzeba przeczytać sobie tam to, co Maciek pisze. Bardzo polecam. Ja jeszcze wrócę i przebrnę wszystkich zawodników, bo ja szczerze mówiąc kompletnie nie śledzę tego, co się dzieje w NCAA i jacy zawodnicy tam idą, ale trzymam kciuki za Olka Balcerowskiego, żeby się gdzieś na koniec drugiej rundy może złapał. Ja wiem, że to może być tak, że on sobie tam poszedł na te workouty, żeby trochę podbić znowu swoją wartość, żeby się pokazać, żeby to jego nazwisko gdzieś się pojawiło, ale ja nadal uważam, że to jest jakby taki pakiet warunków fizycznych, możliwości do tego poruszania się, rzutu, które no, wydaje mi się, że zawód drużyny NBA może zainteresować. Nawet pomimo tego, że on w żaden sposób nie dominował w Europie, i jakby nie jest jakimś mega głośnym nazwiskiem, to już tacy zawodnicy trafiali do ligi właśnie poprzez draft czy troszkę później i znajdowali tam swoje miejsce, więc ja mocno liczę, że to się na Jeremy Sochanie nie skończy. Tym bardziej, że tutaj też wracamy do Maćka, bo jest on aktywny na Twitterze i też sprzedaje wiele smaczków a propos draftu gdzieś tam wykopanych, znalezionych na różnych stronach. Z tego, co gdzieś tam się mówi w kuluarach NBA i z tego, co wypływa do mediów, czyli no weźmy to gdzieś tam w szeroki cudzysłów, bo nie wiadomo, ile jest w tym prawdy. Podobno mówi się o 50 zawodnikach, którzy jakby powiedzmy nie tyle, że są pewniakami, ale to jest grono 50 zawodników, którzy na pewno będą się liczyć, jeżeli chodzi o wybór w drafcie, czyli zostaje 10 miejsc takich kompletnych niespodzianek, że drużyny się mogą zdecydować według tych doniesień, tych plotek, że mogą się zdecydować na wszystko. I nawet jeżeli Olek nie zostanie wybrany w drafcie i nawet jeżeli za rok go nie zobaczymy w NBA, no to też istnieje taka opcja, że jakaś drużyna zdecyduje się na jego podpisanie, ale mimo wszystko wysłanie go dalej do Europy na kolejny rok, aby obserwować dalszą karierę, posiadać po prostu do niego prawa. I tu wrócimy do Szymona Szewczyka, do którego prawa cały czas ma Oklahoma, tak? Ale życzymy Olkowi jak najlepiej, bo to jest dobry czas dla kibiców koszykówki, bo będziemy mieli Jeremiego Sochana, to jest pewne akurat. No i cały czas już do końca draftu, do końca tej nocy, czyli u nas do samego rana tak naprawdę, będziemy mogli mieć nadzieję, że Anusz może wyczytają nazwisko Olka Balcerowskiego, tak? No jeszcze jest szansa, że chciałem przez ligę letnią się dostać i tak dalej, jeżeli rzeczywiście Olek miałby ciśnienie, żeby tam się pojawiać, a nie jest to tylko jakby taki ruch marketingowy, no to jest już gdzieś tam w notesach tych skautów. Znaczy też dokładnie nie siedzę w tej sytuacji, ale to jest chyba ostatnia jakby okazja Olka na draft, bo jest coś takiego chyba, że zawodnik dwa razy może się zgłosić tylko do draftu. Czyli Olek już raz, z tego co wiem, był zgłoszony. Zrezygnował w zeszłym roku. Zrezygnował, czyli no jeżeli w tym roku, z tego co wiem, no to się musiał zgłosić, jeżeli jest taka szansa, jeżeli bierze udział w workoutach. Czyli jeżeli nie zostanie wybrany, no to już jest jakby koniec jego szans na wejście do NBA poprzez draft. Wiadomo, można też grając w Europie dostać się do ligi, ale poprzez draft to wygląda na to, też nie chcę tutaj mówić na 100%, ale wygląda na to, że to jest ostatnia szansa dla Olka, bo są tylko dwa podejścia przez draft. Także trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki i na dzisiaj chyba taka krótsza forma, bo też no tak jak powiedzieliśmy na początku, nie ma co się rozgadywać o tych finałach NBA, bo tu już nie tylko umiejętności sportowe decydują, tu już decyduje doświadczenie, takie wszystkie te małe aspekty, których nie widzimy, a które gdzieś tam próbowaliśmy przekazać w rozmowie o tym rzucie Jordana Poola, że to nie jest po prostu gdzieś tam tylko, znaczy to jest tylko szczęśliwa trójka na koniec trzeciej kwarty, ale która tak naprawdę ma duże znaczenie dla losów pojedynczego spotkania, a co za tym idzie dla losów całej serii, a jeżeli robisz to dwa spotkania z rzędu na koniec tej samej kwarty, to chyba nie mówimy o przypadku. Chociaż... Wszystko, Mateusz? Wydaje mi się, że wszystko. Zaraz wrzucamy na YouTube'a. Zastanawiam się, czy jeszcze miałem coś do powiedzenia o tej serii, ale chyba nie. Po tej serii wszystko? To możesz powiedzieć na koniec też o łapkę w górę.
Ja na początku, to ty na końcu. O łapkach w górę, o subskrypcjach, o komentarzach, o udostępnieniach. Jeszcze raz pozdrawiam mojego, no nie mojego, a rodzica, który przywiózł mi gadżety z Bostonu. Pozdrawiamy również, zachęcamy do subskrybowania. Coś chciałem powiedzieć. A, Mikołaj, następny podcast już ze znanym mistrzem NBA pewnie. Tak, tak, tylko będziemy musieli się to jakoś uwinąć, bo ja potem jak wyjadę 23, to jestem praktycznie 3 tygodnie wyautowany z czegokolwiek, bo będę na różnych zgrupowaniach, kursach i tak dalej, i tak dalej. Damy radę. Bardzo zajętym człowiekiem. Damy radę, 23 się wyrobimy jeszcze. Teraz mecz jest 16-17 w nocy, no to nie wiem, mecz numer 7 nie sprawdzałem jeszcze, ale pewnie 2 dni później, czyli gdzieś 20, 21 pewnie, jakoś tak. Dzięki bardzo i widzimy się przy najbliższej okazji. Na razie. Dobrze.